Koko, to nie jest tu. What the fuck? Nie wiem. Dzięki, że razem ogólnie ogarniamy. No, ale co to było? Czemu to było w ogóle tam? Nie wiem, ale prawie w to wjechałem. No wiem. Ty też mi potwierdziłaś? No, bo widziałam drogę. No i też widziałam drogę. Czemu to tam było? Nie. Co ty zrobił? Czym on tak świeci? Skutrem. Nie oczachraj kogo, bo mi włosy wypadły, nie były dawno czasu. Mój telefon? Tak. Tak sobie go wiozę. Nagrzałaś. No, przepraszam, sam mi go wcisnąłeś tam, wiesz, to... Ty dobrze. Trzyma szamanie jest rozświetlone. Za 900 metrów skrętu prawo. 3 godziny jechaliśmy? Więcej? Nie, no idź na, nie wiem. Proszę uważać na wszystkie tramwaje, bo... Czerwone, żółte, nie, żółtego to nie ma. Malinowe, takie tam pomarańczowe, no przede wszystkim. I ta poszlaka chmurowa taka, no nie? Ale zjedz z tego pasa. Czemu ty jedziesz na tym środkowym pasie, skoro jedziesz wolno?
no, też się boję. Będziemy w tym ślimakiem? Tak, jest dobrze. Trzymaj się prawej strony. A potem będzie trzymać się lewej strony, ale nie wiem kiedy. Aha, za 4 km. Dobra. Niecałe 4. Pokazuje. Jesus.
Tu, w prawo? Tak. Tu gdzieś w prawo.
Za 700 metrów na rondzie pierwszy zjazd, to jeszcze prosto jedziemy. Za 700 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Gdzie tu niły pociąg? Ciuchciajka. Ojej. Było tu rzadko. Też nie wiem, gdzie jesteśmy, no nie? Nie, no ja wiem, że jesteśmy na Okęciu. Okęciu to był Chopin. No. Chopin jest na Okęciu. Wiem, że jest Okęcie i Chopinowskie, Lutycko 2. Nie, to musi. To jest jedno i to samo? Tak. Gdzie teraz? Za 205 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Moglibyśmy przejść na Orlenie kiedyś? Na rondzie pierwszy zjazd. W rondo i w prawo? Pierwszy zjazd. Czyli w rondo i w prawo. Czyli w rondo i w prawo. Nie mów mi pierwszy zjazd, bo ja nie widzę mapy. Ale wiesz, który to jest pierwszy zjazd, nie? Jak jedziesz? Nie. Liczysz już tył? Byliśmy tu na ten, LPG. Nie pamiętam. Czy ja to pamiętam, byliśmy tutaj LPG. Szukaliśmy. Czy to ważne? Bardzo. Czy pamiętaj, gdzie się było? Tak. Nie, to nie tu było. Tu sikałem. To nie było. Tu też sikałem. Dantex. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Ja już bardziej kojarzę. Za 600 metrów na rondzie drugi zjazd. Czyli teraz to na tym razie. Gdzie? Na rondzie za 300 metrów. To jest jakieś rondo? Drugi zjazd. Prosto? Tak, na Ursynę. Na rondzie drugi zjazd. Teraz? Na razie prosto. Będzie taki łagodny zjazd w prawo za... Za ile? Za ponad kilometr. Okej, okay, no to mów, bo zobacz, to jest kolejka, ja muszę się ustawiać. Ale nie krzycz na mnie. Nie krzyczę, po prostu mówię, nie zwlekaj, bo ja muszę decyzję podejmować. Zjeżdżaj na prawo. Słucham? Bo jest lepsza. Za... A ja muszę decyzję podejmować, później mi... Za było już teraz. Tak? Janosik dziwnymi miejscami prowadzi. Właśnie. Tak samo na Radom prowadzi tędy też. Tak. Ja mam go gdzieś jednak. I właśnie mi pokazuje teraz, że za kilometr mam zjechać, a to tu jest już chyba. No nieważne. Bo tu jedziemy. Za 800 metrów w prawo taki łagodny skręt będzie. Jesteś? Skręć lekko w prawo. A tu? Za tamtym samochodem? Tak jest, dobrze jedziesz. I to właśnie było to. Za 300 metrów. Skręć lekko w lewo. Lewo. Aha, czyli to było to bezsensowne takie rozdzielenie. Fajnie, bardzo nam to dużo dało. Tak. Mogliśmy zostać. Dzięki.
niecałe 2 km i będzie skręt lekko w prawo. Ja też nie ogarnę. No. Janusz jest do dupy i ma kiepskie algorytmy. I w ogóle nie pokazuje nazw ulic. To mnie to strasznie drażni. Zmienisz na Google może. Januszu. Nie, no teraz to już niech nas doprowadzi, bo jeszcze. Cieszę się, że mogliśmy o wiele wcześniej dojechać. Też masz takie wrażenie? No tak, gdybyśmy jechali najszybszą trasą, to tak by było. Nie. Mówię, że o Januszu. To już jest Służywiecka. Chyba to tak. Chyba na pewno. Koko, ty nie poznajesz swojej okolicy? No nie, bo ja tu nie jeżdżę samochodem okolo szkoły, nie wiem czy wiesz. Autobusy? Autobus z tej strony nie jeżdżę, bo to Mokotów. Ja jeżdżę stamtąd tu. Z centrum. Dobra, to tak. Za 800 metrów lekko w prawo. Niby. To już będzie skręt w tamtą, to co? No tak. Wszędzie. To jeszcze nie jest to, prawda? Nie. Zeżarłeś mi baterii. Dużo. No naprawdę, taka paczuszka kompletna, wiesz, dowiązana. Naprawdę, nie wiem, czy masz jakąś rzecz, której nie spełniłaś, bo ja mam wszystko chyba, co chciałam zrobić w Toruniu i więcej jeszcze. Tak, ja jakoś nie czuję. Pierniku żeśmy nie zjedli. No i nie zjadłam. No ale to takie, wiesz... No i teraz ale... w spokoju, ale powiem szczerze, ja fanką pierników nie jestem jakąś wielką, więc... Zbierasz sobie, naprawdę, w szok. Miło. Zobaczymy telefon, proszę. Ja się wytłumaczę panu, czemu znowu tu jestem. Studenci mali tu idą. Popatrz. No widzę. Student mały. A tam idzie. Drugi na rowerku. Gdzie? A tu bez... Bez świetleń? Nie, bez... Tu w lewo? Nie. No tam dalej. Bez pedałów, bo to są takie rowery, żeby ćwiczyć równowagę. To się odpycha nogami. Z Holandii podobno przyszło właśnie. Co? Odpychanie się nogami? Nie, takie drewniane rowerki bez pedałów. To jest były bez pedałów? Tak, że dziecko takie malutkie sobie, wiesz, ćwiczy równowagę, tak? I potem mu łatwiej dzieciakowi na taki zwykły rower.
jest tu trawnik przed żarłocznymi studentami. Wygładniały mi. Dokładnie z tego samego miejsca cię w piątek o godzinie 7 z minutami odebrałem. Dokładnie, tak było. I oddaję, w filmie jestem mi świadkiem, że oddaję się w całej ścinie nienaruszonej. Trochę nerwy jest szarpane. GoPro, stop recording!